No i znów poniedziałek. Kojima wymiata na Steam. Death Stranding było bowiem największym bestsellerem zeszłego tygodnia. Gra znalazła się u około 600 tysięcy użytkowników platformy i zajęła pierwsze i trzecie miejsce. Nie wiadomo jednak, jakim cudem pojawia się na dwóch pozycjach, ale i tak szacun. Czego potrzebujemy? Szermierki. Jak ją dostaniemy? Hellish Quart. Powstaje bowiem bijatyka o tym tytule, mająca zaoferować kampanię dla pojedynczego gracza, tryby multi i arcade. Najważniejszym jednak elementem jest weteran animacji Jakub Kisiel, który odpowiadał za ruchy Geralta. Wygląda ciekawie. Jeśli już opadło zachwycanie się tym, jak cudownie mogą wyglądać gry dzięki silnikowi Unreal Engine 5, to pora spojrzeć na to na trzeźwo. Musimy liczyć się z rekordowymi rozmiarami gier na dyskach. Nie tylko zaprząta to głowę deweloperom, ale i Epic Games, które pracuje nad technologiami mającymi to obchodzić. Panie i panowie, gracze i graczki, po chipsach do celu. Właśnie ruszyły zapisy na Valorant Crunch Chips Cup, organizowanego wraz z marką Riot Games. Można zdobyć nagrody z puli ponad 17 tysięcy złotych, limitowane koszulki i miesięczne zapasy Crunch Chipsów. Więcej informacji w opisie. Chrup, chrup. Czego zabrakło w duchu Tsushimy? Okazuje się, że część graczy narzeka na sprzeczność estetyki łuku z innymi częściami stroju głównego bohatera. Proszą oni zatem twórców o dodanie możliwości ukrycia broni dystansowej. Problem pojawia się głównie, gdy odzienie posiada cokolwiek na plecach. To ma sens. Hyperscape, czyli Battle Royale od Ubisoftu, przeżywa scenariusz z Watch Dogs. W niecały tydzień od startu otwartej bety gra została zalana hakerami i oszustami psującymi zabawę pozostałym. Cheaterzy nawet nie starają się ukrywać swoich aimbotów, a Ubisoft trochę nie wyrabia z banami. Grał ktoś? Problem here, not the solution. No i na koniec plotka prosto z włoskiego świata. Aktor odpowiedzialny za głos ichniejszej wersji, sama Fischera, twierdzi, że w drodze jest kolejna odsłona Splinter Cell, która miała być pierwotnie zapowiedziana w tym roku, ale wiecie, wirusy. Dodajmy do tego powrót dyrektora kreatywnego od Blacklist, no może. Dobra, starczy, jest gorąco, jeszcze od komputera też bije, idę stąd.